Siema, siema, hejos. Motocykl na pace. Jadę do Poznania, 120 km do serwisu. Plus kwarny, wymienić sprzęgło. Nie ryzykowałem jeżdżąc na takim sprzęgle już spalonym, bo nic dobrego z tego na pewno by nie wynikło. Może po stygnięciu by ruszył, ale prędzej czy później, wiadomo, no bym trochę przygrzał i znowu by była ta sama historia. Tarcze, jak już dostały w tyłek, no to już trzeba po prostu coś z tym robić, wymienić, no i tyle. Sława zdał mi kontakt do Łukasza z serwisu z Poznania. Potwierdził mi, że właśnie sprzęgło kompletne ma do mojego modelu. W godzinę powinni opanować sytuację. Koszt sprzęgła 700 plus 100 wymiana. Nie wiem, czy tam olej będą musieli wymieniać, czy nie, ale zobaczymy, jak rozbiorą. W ogóle zobaczą, jak rozbiorą, co tam się dalej porobiło z tym sprzęgłem. I będę miał pełny obraz z tego. Zgodził się oczywiście filmować na serwisie. Także materiał będzie dosyć spory. Nigdy tam nie byłem, no zobaczymy. Pierwszy raz jestem. Trochę daleko, ale zawsze bliżej niż do Warszawy, nie? Połowa drogi. Mam nadzieję, że z motocyklem wrócę naprawionym i będzie hulał. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? No chyba nic. Zobaczymy, jak będę na miejscu. Nara. No już dojeżdżam do Poznania, prawie że jestem. Jak już widać, policja na kogutach, to jestem blisko Poznania. 3 km i powinienem być na miejscu, ale to może być najdłuższe moje 3 km w Poznaniu. Tak tu czasem bywa. Już właśnie minąłem jeden wypadek. Duży korek, zwężenia. Ale lada moment, dojazd do serwisu i reanimacja mojego crossa. I za nic nie mogę dogadać się z tą moją nawigacją. No już prawie jestem, ale dogadać się z tą nawigacją to nie idzie. Ale jestem... Ile jeszcze metrów? 100 metrów podobno. 100 metrów. Jestem. Salon Husqvarna. O, stoi bryka. Ale zapieprzona. Pierw powiem, że jestem. Łukasz? Siema, Jarek. No, nie, no to jak byłem na tym, na tym porze, dobry, witam. Tam na jednym porze 220 bukich naliczyłem. W sobotę. Po prostu tak przyjechali, żeby pojeździć, nie? Nie było żadnych zawodów. I MRF-y, a ta jaka wysoka. O kurde. Co to jest? 140 RC. Big. No, trochę spadło tego błota, ale naprawdę, uwierzcie mi. O, Jana. Ale czat i tablicy nie ma, rejestracyjnej. Znowu. Bruno, sami swoi.
jest światło. Proszę bardzo. No i teraz czekać na przebieg wydarzeń. A, jeszcze coś. No, po weekendzie zawsze wszyscy wszystko psują, nie? Dobra, jesteśmy na serwisie. Siema. Siema. Dzień dobry. Cześć. No, się witaliśmy. Dobra, słuchaj. Więc tak, sprzęgło mamy założone nowe. Stare sprzęgło wyglądało... Nie za ładnie. Nie wyglądało. Gdzie mamy? A jakie wrażenia z naprawy mojego sprzęgła? Mało ekstremalne, ale się... Miałeś już takie spalenia? Nie, taki jeszcze. Dziękuję. Wszystko w temacie. Skleiło się. Wszystko się skleiło i... Zaraz tutaj masz, nie? Wszystko się skleiło i no, nie wyglądało to dobrze, bo wiesz, jak spali sprzęgło, po prostu możesz wszystko normalnie rękoma wyjąć. O Jezu, jak śmierdzi. Ktoś, kamera tego nie ten. Ktoś gumówką coś ciął. O jeny. O, tragedia. No tak, tak rzadko wygląda już. Nie? Musieliśmy zdjąć kosz, żeby wyjąć tarczę śrubokrętem jedną od drugiej oddzielać, bo nie chciałem się rozkleić. Nie? Mhm. Normalnie to jest tak, że po prostu wyciągasz rękoma i zakładasz nowe. A tutaj trzeba było ściągnąć kosz na stół, po jednej wydobywać. No, także wszystko się tam nie stopiło. Lipnie trochę. Dlatego bym proponował wymienić olej, nalać świeży i odpalić go i wymienić jeszcze raz. Bo ten olej jest, nie da się całego oleju spuścić, jeżeli nie rozbieramy silnika. Dobra. I tam zostało, nie wiem, 10% takiego brzydkiego oleju. No najlepiej byłoby to zrobić, wiesz, żeby pochodził sobie z 5 minut, wymieszał się z tym starym olejem, spuścić i wtedy wlać już zupełnie świeży. Dobra, bo teraz mam nowy olej, tak? Teraz jeszcze nie jest nalany olej. Aha, jeszcze nie jest. To zamykamy. Ale będę miał, wy nalejecie, a ja mam jeszcze raz to zrobić u siebie. Tak, dokładnie. No chyba, że możemy też tu zrobić to już tam jak chcesz, nie? To już jest obojętne. Byle był wymieniony po chwili pracy, nie? Żeby na tym nie jeździć, bo on nie wygląda na mnie, nie? Dobra. No, także składamy, możemy to... Opiłki do oleju, do silnika mi nie weszły, nie? Wiesz co? Nie rozwaliłem tam nic dalej. Żeby to stwierdzić, to by trzeba głowicę otworzyć. Natomiast teoretycznie nie powinny, no bo tutaj jakby mechanicznie się nic nie spiłowało. No sam olej nie miał żadnego sypu w sobie, nie? Więc nic na to nie wskazywało. O, no to jest, tak. Natomiast wiesz, jakbyś... W 701 miałem po prostu w oleju, nie? Jak spuścili olej, to były opiłki. Były opiłki, no. Tak. Schodziły. To tutaj nie było chyba opiłków, nie? Nie. On był po prostu czarny, taki spalony, nie? No. Taką smoką, taką domieszką. Ale jeszcze czuć to wszędzie to sprzęgło. No, wszędzie jakbyś gumówką, kurde, coś no. Nie? Kurde. To się spaliło po prostu, wiesz, no masakrycznie, nie? To stanie już na swoich nozdrach na dłużej. Będę musiał wam klimatyczne zapłacić. Klimatyczne. No dobrze, ale najważniejsze, że się udało. Dobrze, że nie jeździłem, że nie kombinowałem, że nie chciałem go odpalać, nie? I tam jeszcze coś próbować, nie? Bo była pierwsza opcja, że wiesz, że mi ostudzi się i będzie... No. Gites, nie? Nie pociągnąłby chyba, bo one się sklejały i podejrzewam, że... No nie wiem, może by się dało ruszyć, ale... Generalnie lepiej nie dopuszczać do takiej sytuacji. Nie? To wykrzywiłem? Powiedz. No jest trochę wygięte, no. Wygięte, jest nie? Trochę wygięte. Można by dać prosto, będzie lepiej. A ile kosztuje? Wiesz co, około 70 zł kosztuje taka alodowana, bo wtedy wymieniasz, zostawiasz ten element tutaj, no. Ten mechanizm. Magura ma to fajne, że to, ta klamka i ta klamka, to jest ta sama klamka. I ona jest wymienna, więc jak bierzesz sobie w plecach jedną, i nie musisz mieć osobnej na hamulec, osobnej na sprzęgło, tylko bierzesz jedną, jak którąś złamiesz, to wymieniasz. I teraz wymieniasz tylko ten element tutaj, a to ten mechanizm zostawiasz. Czyli tą śrubkę wykręcasz, przekładasz sprężynkę i masz wymienioną samą klamkę. Ale w sumie tutaj jakoś nie... No, przy następnej glebie cała się wyłamie i ten. Także kosztuje to tam chyba, ta anodowana niebieska kosztuje 70 par złotych, nie? I jest właśnie dostępna sama klamka bez mechanizmu. Aha. Bo taka kosztuje więcej, bo jest razem z tym mechanizmem. Czyli jakbym zamówił i mi wyślesz, to sobie sam mogę wymienić. Pewnie. Ale mam to na miejscu, to są takie rzeczy podstawowe, co zawsze mamy na miejscu, bo kilka sztuk nawet. Tutaj śruba ci się jeszcze odkręciła. No. Weź tutaj jedną śrubę do ciebie.
A takie coś masz? Bo mi pękło? Tak, też powinno być. Dobra. Okej. Okay. Widzę, że ten osłon chłodnic żadnych nie masz. To jest rzecz, która powinna tutaj znaleźć. To widzę, że kolega też nie ma osłon chłodnic. A czy ja nie zakładałem, żeby po prostu mniej ważył? Wiesz co, mamy takie fajne, oryginalne osłony chłodnic z tworzywa. I one wymieniasz te. I zamiast tych kierownic wiatru, no. dajesz całe kierownice wiatru razem już z zbudowaną osłoną chłodnic. Zaraz ci pokażę, jak to wygląda. A ile to kosztuje? To kosztuje około 200 zł. Aha. I to jest oryginalny kuskarny. O. Także to jest fajna rzecz, bo nie dokładasz wagi, bo jak masz aluminiowe, no to jednak ta waga idzie troszkę w górę. Mhm. A te praktycznie... Demontujesz i zakładasz tamte, tak. Więc nie dodajesz czegoś, tylko wymieniasz na inne. Nie? Mhm. Więc ta waga tam praktycznie bez niezauważalnie wzrośnie. Nie? No ale jakoś mi się nigdy nie zdarzyło, żeby cokolwiek tutaj zadziałać. No już jest zadziałać. Taka wypalowana. Nie? Tak, jest? Ta jest prosta. A nie, jest prościutka, jest jeszcze prościutka. No. Sam ten plastik widzę, że delikatnie jest pofalowany tutaj, więc już coś tam dostał, nie? Widzisz, tutaj jest delikatna fala. No jest. Gdzieś tam dziubnęło go, nie? O jest, no. Chłodnica jest prosta. Pytanie, jak z tej strony wygląda, bo z tej strony jej nie widać, nie? Ale chłodnicę bardzo łatwo uszkodzić, więc to dobrze jest zainwestować te 200 mieć osłony wzmocnienia niż potem, wiesz, 1000 zł. No, waga żadna, cena też nie jest duża, a chłodnica nowa 1000 zł i łatwo uszkodzić, jak gdzieś tam motocykl na bok się przewraca, to właśnie dostajesz szczematu w bok, nie? Więc aha. Chłodnica wszystko przyjmuje wtedy, nie? A ile czasu trwa wymiana? 15-20 minut, żeby ci to zrobić, jak chcesz. No dobrze. Tak? No. No dobra, okej. Jak już i tak tyle jestem, no to... Nalej Kuba oleju, weź go odpal. Zobaczymy, jak ten olej będzie wyglądał. Po... Wygląda. Aha, dobra, okej. Okay. Czy on nie wziął wody, jak go tam... Nie. Dobra. Nie wiem, jak pod tym wygląda, ale tutaj... Czasami warto też, wiesz co, założyć taką zaślepkę zamiast filtra i go tutaj siknąć jakimś tam rozpuszczalnikiem, pędzelkiem, to wymyć. Bo tutaj jest dużo tego oleju klejącego się od filtra i każdy brud się potem przykleja, nie? Raz po raz warto ten airbox wyczyścić. Ale w sumie to, no po jednej jeździe, aż tak tragicznie... Zależy w jakich warunkach. No, zależy w jakich warunkach. No teraz byliśmy na... To, że w motocrossowym jeździliśmy, no to po jednym dniu już był praktycznie filtr cały brudny, nie? Ja byłem na jednych zawodach w tym cross country i tam było tyle kurzu, że jeden na drugiego wjeżdżał, nie? Znaczy po jednym dniu, jak jest kurz, no to tak to wygląda, no to już zaklejony cały, nie? No. Się nic nie przepuścił, tutaj jest czyściutko w środku, ale z tej strony już... No, widzę. I to jeszcze rudy jakiś. Taki olej czerwony był, więc taki kolor wyszedł. A tu widziałeś, jak ten zdemolowałem Amor? Przez kierownicę przeleciałem i wyrwałem go. 30 metrów tylko poleciałem, a motor został. Idę po te osłony podnieść. Fajne opolki widzę tutaj jakieś. No, Razorback. Ale powiem ci, że dopiero jak założyłem te opony, to motocykl zaczął mnie słuchać. Naprawdę, uwierz mi, to jest po prostu inna jazda. Chłopaki, co po 5-6 lat jeżdżą, musiałem za nimi czekać na 2 km minutę po błocie. Też twój litr ile? Jeden, żeby najpierw zobaczyć, jak wyjdzie. No, to jest. No, a zobacz, jaki przód jest bo tych opon. Spuszczamy, nie? Przód mi się podoba. No przód, powiem ci... Przez każdą muldę przejeżdżasz, czy błotną, czy piaszczystą, nic Cię nie interesuje. No ciekawy jest. Nawet kierownica nie zadrży. 100 na godzinę po błocie. No. Naprawdę, uwierz mi, może zobaczyć film, chłopaki 60 jechali na godzinę, czy 50 i latali z prawej na lewo, a ja dzida. Na kole się nie nadaje, nie? Bo jest za wąska i u góry mnie po prostu buja za dużo, nie? No. Miękka jest. Twarda. Miękka tak ma dosyć, chyba że karka jest twarda.
Sama guma nie jest za twarda. No... Znaczy są bardziej miękkie oczywiście, ale... Sama guma jest dosyć mięciutka, nie? Ona długo nie żyje taka opona, nie? Ale zupełnie nie klei. Chociaż tutaj gęsta kostka, to mnie zawsze zastanawia, czy to... Ciekawe, na kamieniach może to nie jechać. Na kamieniach? Nie wiem właśnie. Myślę, że mówię, że na kamienie bardziej rzadka powinna być. No tak, 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 powinna być, ale jest też z drugiej strony jest miękka, więc też może fajnie kleić. Po kamieniach nie jeździłem także. Nie lubię kamieni, nie? No, ja też kiedyś po pierwszym megawacie nienawidziłem kamieni. Muszę coś z tym zrobić i ćwiczyłem i teraz uwielbiam kamienie. No, a w tym roku nie wiedzie megawatu, nie? Zobaczymy, nie? No nie, podobno nie. No tak podobno. No. Ale jak będzie megawat, to ja będę na pewno. Co, możemy go odpalać, nie? Jeszcze tak? Tak, nie, wyprowadzę go, grzejemy. A, sprężynka jeszcze, nie? Tak, no ale to... Zdarza na zimie. Jak to dalej wygląda? A tutaj tą osłonę macie? Chyba tak, zaraz zobaczysz. Bo jak się przewracam, to zawsze palę spodnie. No są takie karbonowe, czy to pewnie się mieć, nie jest taki coś. No i zobacz, bo odpaliliśmy na chwilkę, znaczy jak jest brzydki olej, nie? No widzę. Taki właśnie. Olej już się nadaje do wymiany, a to jest dlatego, że to sprzęgło się tak spaliło, że cały olej był bardzo brudny i no, nie da się całego spuścić bez rozbiórki silnika, więc no, moja propozycja jest taka, że spuszczamy teraz ten olej i wlewamy świeżutki. No dobra. Filtra jeszcze nie zmieniliśmy, także no dobra, założymy nowy filtr wtedy i ten i dobra. Powinno być okej. Dobra. Szkoda na takim oleju, żeby chodził, żeby ten... Dobra, no pewnie. Weź jeszcze chyba odpa na 2 minutki, żeby dobra, ale zobaczę teraz są. Dobra. A to już wszystko mamy, nie? No to wszystko. No nora, nie?